Powstawała przez 8 lat, ma ponad 1,5 km długości i waży 26 kg. Mowa o najdłuższej zakładce do książki. Wykonywali ją uczniowie zespołu szkół w Rudnej. Teraz chcą, by ich dzieło zostało wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Jeszcze nikt wcześniej na świecie nie dokonał czegoś podobnego. Zakładką wykonaną przez uczniów zespołu szkół w Rudnej można by założyć 15 tysięcy książek. W dniu dzisiejszym, czyli 16 maja 2008 roku, padł nowy rekord świata, bo takiego wyniku jeszcze nie było. W długości zakładki do książki wykonanej z papierku po gumach do rzucia, a długość zakładki oficjalnie wymierzona to 1590 metrów i 10 cm. Zakładka powstała metodą origami. Na lekcjach techniki w ramach składania zakładki metodą origami któryś z uczniów zaproponował, żeby to połączyć. I tak się łączymy przez 8 lat, co dało taki świetny efekt. Postanowiliśmy dzisiaj wyjść z ukrycia, zapromować siebie, szkołę. Zbierałyśmy te papierki przez 8 lat, łączyłyśmy je kawałek po kawałku, aż powstał taki długi łańcuch. Karolina Siwak skończyła szkołę już dawno, jednak pamięta, jak kilka lat temu uczestniczyła w tworzeniu zakładki. Jestem rekordzistką, zrobiłam około 200 metrów. Jest to dość przyjemne w wolnym czasie, zaspokaja wolny czas. Jest to bardzo fajne i na pewno jeśli byłoby jeszcze raz coś takiego robione, na pewno też się przyłączę. W czasie, kiedy uczniowie szkoły świętowali rekord, ich rodzice i mieszkańcy Rudnej uczestniczyli w akcji oddawania krwi. Herb Lubina i logo lubińskiego klubu MKS Zagłębie Lubin zdobią ronda przy ulicy Leśnej w Lubinie. Projekt realizowano przez 3 tygodnie. Wypełnianie rond kostką brukową kosztowało 65 tysięcy złotych. Wstępne plany, by wewnątrz rond posiać trawę, zostały zmodyfikowane i dziś oba ronda zdobią wizytówki miasta, czyli herb Lubina i logo MKS Zagłębia Lubin. Wyłożenie kostką brukową rond to misterna praca, która trwała blisko 3 tygodnie. Był to już ostatni etap przebudowy ulicy Leśnej i Piłsudskiego. Zostały przebudowane chodniki, wybudowane ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, miejsca postojowe. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. 50% tych środków otrzymał powiat na realizację tego zadania. Budowa rond w tym miejscu była niezbędna. Gołym okiem widać, że kierowcy zmuszeni są do zdjęcia nogi z gazu. Poza tym ronda znacznie ułatwiają przejazd przez skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego i Szpakową, co w godzinach szczytu graniczyło z cudem.